Nielegalna dostawa broni przechwycona. Do kogo miała trafić? Flota USA przejęła nielegalną dostawę broni na Morzu Arabskim. Piąta flota marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych poinformowała w sobotę, że krążownik pocisków kierowanych USS Monterey CG-61 przechwycił 6 maja nielegalną dostawę broni z przemytniczego statku na międzynarodowych wodach Morza Północnoarabskiego. Skład broni obejmował dziesiątki zaawansowanych rosyjskich przeciwpancernych pocisków kierowanych, tysiące chińskich karabinów szturmowych typ 56 oraz setki karabinów maszynowych PKM, karabinów snajperskich i granatników z napędem rakietowym. Inne elementy broni obejmowały zaawansowane celowniki optyczne, informuje flota USA w oficjalnym oświadczeniu. Przejęta broń znajduje się w areszcie w USA i oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcie, podczas gdy badane jest źródło jej pochodzenia i przeznaczenie ładunku. Po usunięciu całego nielegalnego ładunku oceniono stan statku pod kątem zdatności do żeglugi, a po przesłuchaniu jego załodze zapewniono żywność i wodę, czytamy w oświadczeniu.